Raz. Halo? Słychać mnie? Słychać mnie. Ja spotkałem Jezusa w 2006 roku. Dobrze, postaram się mówić. Od dziecka miałem tak, że miałem pewną świadomość, że istnieje jakiś Bóg. Zawsze intrygowały mnie różne religie, typu, wiecie, widziałem, jak na przykład Świadkowie Jehowy chodzą. Zadawałem rodzicom i innym osobom trudne pytania, dlaczego oni na przykład tak robią, dlaczego tak wierzą, dlaczego chodzimy do kościoła. I wszystkie religie, jak obserwowałem, wiedziałem, że jest dużo opcji. I nie chciałem przyjmować tego, w czym mnie wychowywano, lecz chciałem się dokopać do tego, co jest tak naprawdę prawdą. Bo było tych opcji tak wiele, że wiedziałem, że tylko jedna musi być prawdą. I szukałem po prostu na swój sposób. Miałem jakiś swój pogląd na temat Boga. Byłem przez wiele lat wegetarianinem, bo stwierdziłem, że nie chcę przyczyniać się do śmierci zwierząt, bo miałem takie wyobrażenie o Bogu, że jemu się to nie podoba, jak zabijamy zwierzęta. I wiecie, przyglądałem się jakimś tam Hare Krishną, jakimś religią wschodu i tak dalej. Nigdy w żadną z tych religii nie wszedłem z tego względu, że wszystko wyglądało po prostu jak kolejna filozofia, kolejna opcja. Było to zwyczajnie martwe. Wychowałem się w rodzinie katolickiej i tam też nie widziałem tej relacji z Bogiem. I na tym całym targowisku religii chciałem znaleźć tą jedną prawdziwą, tam gdzie doświadczę Boga. I wiecie, ja nie spotkałem Boga w żadnej religii. Spotkałem go na koncercie punk rockowym w piwnicy, gdzie było, wiecie, taka atmosfera pełna dymu papierosowego, dużo alkoholu i tak dalej. I tam zaczepiła mi pewna osoba i powiedziała mi o tym, że spotkała Jezusa. I zaczęła mi mówić o relacji, jaką ma z Bogiem. I to mnie poruszyło. Widziałem, że to jest żywe i prawdziwe. Czasami słyszę takie świadectwo od pewnych osób, że ktoś się nawrócił, bo go przekonało to, co zobaczył w oczach drugiej osoby. Ja właśnie widziałem to samo. Widziałem pewne życie w oczach osoby, która mówiła mi o Jezusie i wiedziałem, że to jest autentyczne. I przyjąłem wtedy Jezusa. Z tego koncertu poszedłem później na następną imprezę, bo tam zaplanowaliśmy sobie taką całą nocną imprezkę po koncercie. Ale już miałem jakoś tak, że czułem się z tym źle, że jestem w takim miejscu i że tam chlaliśmy i robiliśmy inne głupie rzeczy. Jakoś czułem, że jestem inny. Wziąłem kontakt od tej osoby, która mówiła mi o Bogu i sam za nią wydzwaniałem i powiedziałem, że potrzebuję o tym więcej porozmawiać, że chcę tego. I wiecie, była to też osoba z takiego pewnego religijnego miejsca. Ja wtedy jeszcze byłem taką osobą niedojrzałą i tego do końca nie rozpoznałem. Natomiast dałem się wlepić w taką foremkę, wiecie, pewnej religii. Doświadczyłem na dzień dobry Boga, to wywróciło moje życie do góry nogami. A później dałem się wbić w pewien tam, wiecie, system różnych reguł, zasad i tak dalej. Trwałem w tym jakieś 7 lat. Po czym wyszedłem z tego systemu religijnego z ogromną depresją. Wszystko zaczęło mi się sypać w życiu. Wiecie, łącznie z długami, z jakimiś problemami emocjonalnymi i tak dalej. Szukałem pomocy w różnych miejscach, czy tu u jakichś liderów duchowych, czy u psychologów i tak dalej. Każdy, łącznie z pastorami, odsyłali mnie do psychiatry. Mówili, że nawet wierzą w cuda, ale że mój problem jest tak głęboki, że nic innego mi nie pomoże, jak tylko psychotropy. Taką diagnozę usłyszałem od kilku psychologów, od kilku pastorów. I wiecie, miałem taki moment, że byłem w pewnym kościele, gdzie zaoferowano mi pomoc, a
ale tam dalej się zmagałem z tą depresją. I później skruszyłem się i stwierdziłem, że faktycznie chyba potrzebuję tej pomocy psychiatrycznej i poszedłem na wizytę. I ten psychiatra mi powiedział, że no potwierdził to, co wcześniej słyszałem, że pan ma tak głęboki problem, że potrzebuje pan przynajmniej półtorej roku leczenia psychiatrycznego, żeby jakkolwiek zacząć normalnie funkcjonować. I po tej pierwszej wizycie u psychiatry jedna osoba mnie namówiła, żeśmy przyjechali tutaj na spotkanie, bo ona gdzieś tam słuchała Cerenskiego przez internet. Ja miałem wrażenie, że znam już wszystkich liderów w Polsce, takich duchowych, bo u różnych osób, jak wspomniałem, szukałem pomocy. Natomiast przyjechaliśmy tu i często dzisiaj jakieś osoby mnie się pytają, jak to jest, że wyszedłeś z depresji, powiedz mi, jak to zrobić. Ja nie umiem nigdy odpowiedzieć na to pytanie. Tutaj Artur wtedy jakby byłem na tym spotkaniu, zawołał osoby, które mają w swoim życiu pasmo niepowodzeń. Ja wyszedłem na środek, bo tak czułem, że mam pasmo niepowodzeń w swoim życiu. Artur położył na mnie ręce, powiedział parę słów i od tamtego momentu wszystkie jakieś tam objawy, które miałem takie depresyjno-nerwicowe, ustąpiły. Ja miałem umówioną kolejną wizytę u psychiatry, poszedłem do tego psychiatry. I tak powiedziałem, mówię pan, co przyszedłem, bo byliśmy umówieni, ale tak naprawdę jestem zdrowy i tylko tyle chciałem powiedzieć i wychodzę. I wiecie, on nie zdążył nawet zareagować, bo był bardzo zaskoczony tym spotkaniem. Wyszedłem i jak wyszedłem natychmiast za mną wyzwaniem i przekonywał mnie, pan musi do mnie przyjść, pan ma tak poważny problem, że ja pana przekonam. Da mi pan dwa spotkania, pan wiecie, to było w kwietniu zeszłego roku. No, pozdrawiam pana psychiatrę. Także, wiecie, spotkałem Jezusa w 2006 roku i przez mnóstwo błędów przeszedłem w swoim życiu. Mnóstwo rzeczy zawaliłem. Przez wiele zranień przechodziłem i zrozumiałem w którymś momencie, że muszę wziąć odpowiedzialność za swoje zranienia. Bo zawsze szukałem winy u innych naokoło. Ale doświadczyłem tego, że jak się kopię i się nie ustaje, to można dokopać się do prawdy. Amen. I jestem tego świadectwem. Amen. Amen. Przyjaciele. To kopię, niech się dokopię, bo